10 lipca obchodzimy wspomnienie świętego Jana Gwalberta, opata. Jan Gwalbert urodził się około roku 1000 pod Florencją. Jako młodzieniec wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru San Miniato, ale niebawem opuścił go na znak protestu przeciwko symoniackiemu wyborowi opata. Udał się wówczas do Camaldoli, stamtąd zaś około roku 1030 przybył do zalesionej doliny Vallombrosa, gdzie rozpoczął życie pustelnicze. Z czasem przylgnęli do niego inni i tak w roku 1039 powstała w Vallabrosie wspólnota mnichów, którzy wiedli surowe życie, kierując się zresztą regułą benedyktyńską. Jan założył później lub zreformował kilka innych klasztorów, którymi kierował jako przełożony powstałej w ten sposób nowej monastycznej społeczności, zwanej Vallombrosianami. Zasłużył się także prowadząc dalej walkę z Symonią, w czym popierał go papież i lud. Najsłynniejszą stała się jego akcja przeciw arcybiskupowi Florencji, Piotrowi Mezzabarbie. Sam z pokory nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Zmarł w opinii świętości 12 lipca 1073 roku w klasztorze świętego Michała w Passignato pod Florencją. Kanonizował go w roku 1193 Celestyn III, natomiast Pius XII ogłosił go patronem strażników leśnych oraz San Paulo w Brazylii. Módlmy się. Boże, Dawco i Miłośniku pokoju, Ciebie znać to żyć, Tobie służyć to królować. Utwierdź nas w Twojej miłości, abyśmy za przykładem świętego Jana Opata oddawali dobro za zło, błogosławieństwo za przekleństwo i otrzymali od Ciebie przebaczenie i pokój. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.